Debata Radia Łódź. Zaprasza Dariusz Postolski. Dobry wieczór Państwu. Dziś w naszej audycji, w naszej debacie ludzie, o których najwięcej się mówi teraz i po jednej, i po drugiej stronie Łodzi, a więc dyrektorzy sportowi. Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy Widzewa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS-u. Dobry wieczór, witam wszystkich. No nie macie panowie chyba zbyt szczęśliwych min. Nie oszukujmy się. No, liga nie ułożyła się tak, jak wszyscy tego się spodziewali. Jakie są nastroje w Widzewie? No oczywiście nie jesteśmy zadowoleni ze zdobyczy punktowych, które udało nam się uzyskać w tej rundzie, dokładające dwa mecze w tej rundy następnej i no nie możemy być w jakichś tam super optymistycznych nastrojach, czy hura optymistycznych nastrojach, no ale to też nie jest tak, że jest jakieś załamanie, czy przygnębienie, raczej patrzymy w przyszłość i staramy się myśleć, co zrobić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował i żebyśmy tych punktów zdobywali więcej na wiosnę. Pytanie do Janusza Dziedzica o nastroje, to przypomina no jakieś rozliczanie, takie poszukiwanie czarownic, ale to nie o to chodzi, prawda? No na pewno nie, oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że apetyty na pewno były większe i nie tak sobie wyobrażaliśmy tą pierwszą rundę. Każdy jest rozczarowany, natomiast no, tak jak w sporcie to bywa, nie skupiamy się na tym, żeby teraz płakać, narzekać, tylko szukać rozwiązań i walczyć, bo tak sobie wyobrażam zespół, taki jest ŁKS i wierzę, że na wiosnę ten zespół będzie w stanie jeszcze walczyć. Podejmie walkę o utrzymanie, tak? Dobrze pana rozumiem, czy nie? No zdecydowanie tak. Myślę, że ten przydomek, który z ŁKS-em jest łączony, czyli Rycerze Wiosny, będzie miał potwierdzenie na boisku i ja wierzę, że zawodnicy i wszyscy ludzie związani z ŁKS-em będą jeszcze mieli chwilę, gdzie będą po prostu mogli poczuć się uradowani. No właśnie, bo końcówka w wykonaniu piłkarzy Widzewa była niestety słaba. Mecz z Radomiakiem, mecz z Puszczą i z Pogonią Szczecin, przegrane 3 spotkania. Na ile to się odbija na pana życiu osobistym, to wszystko, co dzieje się w klubie? Znaczy moje życie osobistym, może w pewnym sensie stres, który rodzina przeżywa, bo czasami informacje, które płyną z różnych mediów są bardzo nieprzychylne. Ja się nauczyłem nie czytać takich informacji, bo jeżeli merytorycznie ktoś chce ze mną porozmawiać, to bardzo chętnie, a jeżeli ktoś chce obrażać, no to nie. Więc może trochę to wpływa, ale już tyle lat pracuję w tym zawodzie, w piłce nożnej, że myślę, że troszeczkę też już mam tej grubej skóry i moja rodzina też jakby to przeżywała kilka razy, więc są zwroty i upadki, są momenty, kiedy jesteśmy bardzo chwaleni, a tak są takie momenty, kiedy jesteśmy bardzo ganieni i nawet jeżeli my wygrywamy, czy zespół, który w którym ja pracuję, jest bardzo, bardzo dobrze oceniany, to też nie zachwystuję się tym i nie czytam tych wpisów, ponieważ wiem, że to może być różnie, a ja mam poczucie pracy, którą wykonuję i wiem, czy ją wykonuję lepiej, czy też gorzej, czy ewentualnie może nie tyle pracy, którą wykonuję, co efekty mojej pracy są trochę lepsze lub trochę gorsze, a wiemy, ile zależności jest w sporcie, w piłce nożnej szczególnie. Nawet przy dobrze wykonanej pracy czasami te wyniki nie są takie, jakie powinny być, albo jak uważamy, że powinny być. No, takie to jest życie, po drugie jest przeciwnik, który też ma swoje aspiracje i możliwości, więc tak to już jest. Po prostu trzeba to wziąć na siebie i z tym żyć. Żona, kiedy wraca pan do domu, zna już wynik na pewno? Czy musi z pana twarzy przeczytać? Nie, żona i moje dzieci znają na bieżąco każdy wynik i tak szczerze mówiąc mocno też to przeżywają. Ma jest taka potrawa, którą żona serwuje po porażce? Czy raczej nie? Nie mamy jakiejś takiej ani po porażce, ani po zwycięstwie. Ale czy nie ma takiej sytuacji, że żona chcąc sprawić panu przyjemność, na przykład, pierogi zrobię? Może nie. Ja mam taką rzecz, że jak wracam do domu, to lubię mieć zrobioną deskę z różnych smakołyków i to jest ewentualnie to, co na mnie czeka. No a ostatnia zwycięska kolacja kiedy była? Ojej.
Z Ruchem Chorzów, tak? Nie, 2-1. No już wcześniej, no jak jeszcze był Lech Poznań później. No tak, i Stal Mielec. I Stal Mielec. Na wyjeździe i Stal Mielec w Pucharze Polski. Tak. Akurat ten mecz w Poznaniu, to tak, dla mnie to tak nie do końca na wyjeździe, więc no. Wtedy jeszcze kolacja mogłaby być. Jakim uczuciem wtedy opuszczał pan stadion? No jednak 7 lat spędzonych w Poznaniu robi swoje. Z zadowoleniem, jak po każdym meczu Widzewa. Bardzo się cieszyłem, że wygraliśmy. Tym bardziej, że to było zwycięstwo z zespołem, który wcześniej nam się nie udało wygrać. My punktowaliśmy też wcześniej z kilkoma zespołami, ale nigdy z tym, powiedzmy, tych top, nie wiem, 3 czy 4. Więc to takie pierwsze nasze zwycięstwo, więc bardzo byłem z tego powodu zadowolony i szczęśliwy. Tym bardziej, że to też to zwycięstwo na Lechu to dodatkowo dla mnie fajne chwile. No tak, bo to jest coś niesamowitego wygrać tam, gdzie się pracowało, prawda? No jest to miłe. Na pewno. Ale przypomnę, że sytuacja Widzewa, mimo że zajmuje 12 miejsce, nie jest taka różowa, bo zaległe spotkania mogą także zmienić nieco losy tabeli. Łódzki Klub Sportowy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Właściwie można mówić śmiało, że no, niewiele się zmieniło, choć zwycięstwo w ostatnim meczu z Ruchem Chorzów mogło odmienić sytuację. No na pewno ten ostatni mecz z Ruchem dla nas nie skończył się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo wiedzieliśmy, że z perspektywy samej szatni, z perspektywy mentalnej dla zawodników, w ogóle dla wszystkich wokół, te punkty są dla nas bardzo potrzebne, nawet w kontekście wiosny, bo nam jeszcze tutaj przyjdzie grać mecz zaległy z Mielcem i ta sytuacja wcale nie musiała być aż tak zła, natomiast no finalnie nie udało się, nie ustrzegliśmy się błędów i tak jak chłopakom w szatni po meczu kilka słów od siebie powiedziałem, po prostu było mi ich po ludzku żal, bo przez 85 minut mimo tego, że my nie graliśmy jakiegoś wybitnego spotkania, natomiast realizowaliśmy te założenia, które tutaj nakreślił trener przed tym spotkaniem i byliśmy blisko tego, żeby finalnie zejść z tego pojedynku zwycięzcami. Natomiast jeden błąd kosztował nas utratę tych punktów i w konsekwencji no, takich przede wszystkim istotnych punktów, bo w konfrontacji też z bezpośrednim rywalem. No właśnie, ja odniosłem wrażenie, oglądając to spotkanie, że bramka dla Ruchu wisi w powietrzu. Po prostu czuło się to, że ŁKS zaczął przegrywać pojedynki biegowe, że były problemy z powrotami. No był wcześniej jeszcze chyba rzut karny odwołany, prawda? Ale to oznaczało, że drużyna ewidentnie przeżywała kryzys. To znaczy, na pewno trzeba sobie powiedzieć, że sytuacja, w której jesteśmy i każdy praktycznie mecz dla chłopaków na pewno nie jest łatwy, bo to nie dodaje pewności siebie. Tak? Widać w zespole jest nerwowość, widać brak pewności siebie i w momencie, kiedy prowadzi się, ja też to również dostrzegłem, że ta druga połowa była zdecydowanie słabsza w naszym wykonaniu. Analizujemy, czy to wynikało z głowy, czy to jest kwestia naszego przygotowania. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, niektóre rzeczy mocno determinują nasze poczynania na boisku. Chodzi o to, żeby w momencie wyjścia po prostu te rzeczy zostawić za sobą, nie kalkulować i finalnie poprzez determinację i zaangażowanie sprawić, aby nawet w takiej sytuacji ta koncentracja była przez 90 minut, bo tylko i wyłącznie wtedy uda nam się te mecze wygrywać, bo wierzę, że ten zespół na to stać. Panie Januszu, kto ma lepszą bazę, ŁKS czy Widzew? Nie wiem, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Ma to znaczenie. My myślę, nie mamy na co narzekać z perspektywy naszego klubu. Mamy dobre warunki do pracy, więc trzeba szukać przyczyn gdzie indziej. Nie, na pewno na to nie będziemy tutaj zwalać winy. Wiemy, że jesteśmy Beniaminkiem, wiemy, że ten początek był dla nas trudny. Kilka czynników na pewno się na to złożyło, bo okres przygotowawczy był bardzo krótki. Mieliśmy nie wszystkich zawodników w tym okresie do dyspozycji. Zaczynaliśmy praktycznie większością meczów na wyjeździe. To też było dla nas wyzwaniem, bo to też nie pomaga i nie buduje pewności siebie. Natomiast, tak jak powiedziałem, dzisiaj cokolwiek ja w tym momencie powiem, to i tak będzie trudno to obronić, bo sytuacja pozycja oczywiście jest jaka jest i ja bym chciał się skoncentrować, skupić na tym, aby poszukać rozwiązania, abyśmy z tego kryzysu, z tego miejsca po prostu się wydostali i to na ten moment mnie bardzo
gdzieś tam pochłania i wszyscy w klubie skupiają się na tym, aby do tego doprowadzić. No tak, bo to jest bardzo istotna rzecz. Widzę, często powołuje się na brak dobrych warunków do trenowania. Nie wiem, czy często, ale rzeczywiście... Za często, nie. Znaczy tutaj jakby to też nie jest jakby wymówka, ale rzeczywiście patrząc na nasze możliwości, jeżeli chodzi o bazę treningową, to jest ona bardzo słaba i tutaj nie ma co się oszukiwać. Dojeżdżamy teraz na treningi do Wiśniowej Góry. Dojeżdżaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, bo nawet nie mieliśmy boiska sztucznego, już nie wiem, naturalnym do pracy, więc to są fakty. Nie można powiedzieć, że to spowoduje to, czy zespół przegrywa, czy też wygrywa, ale to na pewno jest jakiś pewien problem w przygotowaniu zespołu do danego meczu, kiedy trenuje się na boisku sztucznym, a później wchodzi się na boisko trawiaste. Czasami lepszy trening jest lepiej wygląda, no bo wiadomo, że to boisko sztuczne daje pewne możliwości. Później boisko naturalne, często słabe jednak już jakości w tym okresie, powoduje, że ta gra się łamie, a my chcemy grać w pewien określony sposób. No i wtedy też tak trochę to wygląda. No. Obydwa kluby łączy jeszcze jedna rzecz, mianowicie taka, że w trakcie rozgrywek zmieniono trenerów, prawda? Sytuacja w ŁKS-ie była oczywista, po Kazimierzu Moskalu przyszła pora na Piotra Stokowca. Zgadza się, na pewno nie była to łatwa decyzja, bo Kazimierz Moskal też na pewno tutaj zrobił kawał dobrej roboty. Myślę, że przez długi okres czasu tutaj wierzyliśmy, że ta formuła, którą wcześniej gdzieś tam sobie założyliśmy i w pierwszej lidze się sprawdzała, w którą myślę, że wszyscy tutaj na pokładzie mocno, tak jak powiedziałem, wierzyli. No niestety bardzo mocno w tych warunkach ekstraklasowych została zweryfikowana. My też dostrzegamy, jaka wielka różnica jest w konfrontacji zespołami ekstraklasy. Jest duża różnica, jeśli chodzi o umiejętności zawodników, jeśli chodzi o predyspozycje takie czysto fizjologiczne i ten styl, który my chcieliśmy tutaj zaprezentować na samym początku. Musieliśmy mocno zweryfikować. Później kolejne mecze niestety naszej sytuacji tutaj nie zmieniały. Graliśmy bardzo nierówno, co też jest nie do końca zrozumiałe. Potrafiliśmy grać dobre mecze z zespołami z górnej części tabeli, wygrywać z Pogonią, grać bardzo dobre mecze czy z Rakowem, czy nawet mecz na Łazienkowskiej, przegrany mecz de facto, w którym zebraliśmy też dobre recenzje i pokazaliśmy też trochę swoich walorów. Finalnie no, gdzieś to nie zagrało i trzeba było po prostu mocno zastanowić się nad przyszłością, żeby nie powtórzyła się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy ŁKS kilka błędów popełnił. Więc tak jak powiedziałem, trzeba było tą trudną decyzję podjąć. Decyzję, która przede wszystkim była podyktowana dobrem klubu, bo jeśli przegraliśmy bardzo ważne spotkanie u siebie z Krakowią, pojechaliśmy do Radomia i ten też przegraliśmy z Kretesem, to w perspektywie mając mecz z Lechem Poznań, no nie dostrzegaliśmy tutaj jakiegoś promyku nadziei, że to bardzo szybko gdzieś tam możemy zmienić. Podjęliśmy decyzję o zmianie szkoleniowca. Zdecydowaliśmy się na Piotra Stokowca, człowieka, który jest doświadczonym trenerem, który w kilku takich sytuacjach i w kilku kryzysach już był i potrafił z tego wyjść. I wierzyliśmy, że jest w stanie również to samo powtórzyć tutaj w ŁKS-ie. Na ten moment oczywiście myślę, że jeszcze za wcześnie na podsumowanie, natomiast nasza sytuacja ciągle jest trudna i gdzieś tam szukamy... Niewiele się zmieniło, dodajmy. Oczywiście na ten moment trzeba sobie powiedzieć, że no, oczekiwaliśmy, że te efekty zmiany szkoleniowca szybciej na pewno zaprocentują. Natomiast tak jak powiedziałem, no, to jest sytuacja trudna, wyjście z kryzysu i sytuacja, w której trzeba zarządzać nim, nie jest sprawą łatwą, tym bardziej w dużym klubie, w klubie, gdzie są bardzo duże oczekiwania, spora rzesza fanów i każdy by chciał nawiązać do tej przyszłości, do tego, aby ŁKS liczył się w walce o trofea, o laury. Wiemy, w jakim my momencie dzisiaj jesteśmy, wiemy, że jesteśmy Beniaminkiem, mamy swoje problemy, jeszcze nie tak dawno sporo problemów takich ekonomicznych, więc powoli z tego wychodzimy, pewne rzeczy zostały ustabilizowane, natomiast no, to nie zmienia jednak tego, że oczekiwania kibiców są ogromne i no, trudno jest na ten moment
temu sprostać. Ja też chciałbym, aby też wielu kibiców zdało sobie sprawę, w którym momencie na ten moment jest i gdzie jeszcze nie tak dawno był. No właśnie. Podobnie było we Widzewie. Ja jeszcze dodam, że we UKS-ie był taki moment, że było 6 spotkań przegranych łącznie z tym pucharowym. 2 zdobyte bramki, a straconych chyba z 18. Także tu wiadomo, że trzeba było interweniować. Widzew zaczął pod wodzą Janusza Niedźwiedzia, później zmiana. No tak. Janusz pracował z nami ponad 2 sezony. Dał temu zespołowi awans do, czy klubowi dał awans do ekstraklasy, później utrzymanie. I ta współpraca układała się całkiem dobrze, no jednak w pewnym momencie nastąpił kryzys i mimo to, że uważaliśmy, że Tenowi trzeba dać szansę i w tym kryzysie wspólnie wytrwać i później go przełamać, no już w drugim, następnym sezonie jednak była decyzja, że ta zmiana jest potrzebna, jakby te obszary zbyt bardzo nam się rozchodzą i nie jesteśmy w stanie tutaj wspólnie tego zmienić, stąd decyzja o zmianie trenera. Przy tener Myśliwiec, też młody tener, też tener na dorobku, ale tak mamy filozofię, tak chcemy pracować, mamy pewien model zachowań zespołu i ten tener według naszych ocenie, a zrobiliśmy badania, powiedzmy, rynku i było kilku tenerów, którzy w podobny sposób mogli pracować i ten wybór padł na Daniela Myśliwca, z czego jesteśmy dzisiaj zadowoleni i trener realizuje to, co byśmy chcieli, jeżeli chodzi o model gry, jeżeli chodzi o zachowanie zawodników. Wynikowo to jeszcze nam się nie spina, tak, że tak kolokwialnie to nazwę, ale jest to, co chcieliśmy. Zobaczymy, jak pójdzie za tym wynik. Trenerowi też trzeba dać trochę więcej czasu. Ja zawsze mówię, że trener odpowiada za zespół po okresie przygotowawczym, bo to jest ten moment, kiedy on będzie ten zespół mógł jeszcze bardziej dotknąć. Ma pewne też sposób pracy inną, ma też trochę inny sposób wizji co do samej gry zespołu, co też wpłynęło na to, że ten zespół trochę inaczej funkcjonuje. Potrzebujemy też nowych bodźców i potrzebujemy też nowych rozwiązań i tutaj wspólnie w tym kierunku idziemy. Ja jeszcze dodam, że pamiętamy, że w poprzednich rozgrywkach byt ligowy uratował nam Dominik Kun tym szaleńczym rajdem i zdobytą bramką. Wtedy także nie byłoby łatwo. Teraz Widzew jest na 12. miejscu w tabeli, ale no jest parę takich sygnałów alarmowych, o których jeszcze będziemy rozmawiali. Na razie sytuacja jest, jaka jest. Widzew będzie walczył o najlepszą rekatę, ale 12. pozycja to jest jednak chyba więcej spodziewano się po zmianie, kiedy pojawił się trener Myśliwiec. Znaczy na pewno dobrze zaczęliśmy, bo jak trener Myśliwiec przyszedł, to dobrze to wyglądało. Początek całkiem niezły, zaczęliśmy dobrze punktować. I ten mecz z Wartą Poznań troszeczkę nam zaburzył ten obraz. Później zwycięstwo z Lechem po bardzo dobrym meczu. Znowu Radomiak trochę nas wypunktował tak jak w zeszłym roku. Tak bardzo podobny mecz, można powiedzieć, że właściwie identyczny. Tymi samymi metodami jeszcze. Tymi samymi metodami, dokładnie. Później jakby te mecze z Puszczą i Lesze Stal Mielec, też znowu dobry mecz z naszym wykonaniu, wprawdzie też w takim dobrym meczu, gdzie mieliśmy dość dużą przewagę, nie potrafiliśmy tego meczu zamknąć i do ostatniej minuty można powiedzieć, że ważył się los tego spotkania. No i następne dwa mecze przegrane, takie dość szczególnie ten z Puszczą, gdzie ta przewaga była po naszej stronie była dość duża, ale nie potrafiliśmy stworzyć jakichś klarownych sytuacji, a rzut karny, no tak się czasami w piłce nożnej zdarza i to jest porażka. Zresztą z Pogonią Szczecin, wbrew pozorom, to jest mecz, który my naprawdę uważam, że to był dobry mecz w wykonaniu obu zespołów i my też swoje sytuacje mieliśmy gdzieś, jeżeli spojrzymy nawet na statystyki tych parametrów, jak XG na przykład, to jest chyba po naszej stronie posiadanie piłki, więc takie mecze, gdybyśmy te dwa mecze z Puszczą i wcześniej, powiedzmy, z Radomiakiem czy z Wartą wygrali, no to dzisiaj po takim meczu z Pogonią nie mielibyśmy takich do siebie wielkich, aż takich wielkich pretensji. Ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że ten zespół gra, zmienia swoją grę, my zaczynamy narzucać coraz więcej swojej narracji w spotkaniach i trudno nam jeszcze w tym momencie właśnie z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami to udowodnić. Jeżeli zespoły nam się mocniej zamkną, nie dadzą nam tej przestrzeni do gry, no to w tym momencie rzeczywiście tutaj jeszcze nam brakuje tej kropki nad i tego momentu, kiedy powinniśmy takie mecze wygrywać i tak to niestety w sporcie czasami jest, że ten pragmatyzm wygrywa nad tym modelem czy nad tym pomysłem na grę, ale my w tym momencie jeszcze jesteśmy na takim etapie, że chcemy ten model rozwijać, chcemy grać po swojemu i chcemy narzucać tą narrację na boisku i wierzymy, że to nam przyniesie sukces. My jak mówiliśmy,
na samym początku. Chcemy zdobyć więcej punktów niż zdobyliśmy w zeszłym sezonie, które nam da miejsce. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, chcemy być powyżej 10 na pewno miejsca, a najlepiej na pierwszej 8, żeby to się udało. I tak cały czas ten cel jest postawiony. Chcemy zdobyć kilka punktów więcej niż mieliśmy w pierwszym sezonie, bo to będzie świadczyło, że zespół robi postęp. Czy w ŁKS-ie wiele zależało także od, przypomnę, niedokończonej sytuacji z rodziną Platków? Czy to miało jakiekolwiek znaczenie dla łódzkiego klubu sportowego, dla zachowania piłkarzy? No bo wiadomo, te pogłoski się pojawiają, pogłębiają się, już przyjeżdżają, już są rozmowy, a tu nagle wszystko znika. To znaczy, z naszej perspektywy na pewno było pełne skupienie na pracy. To są rzeczy nie do końca tutaj zależne od ludzi z działu sportowego. Wiadomo, że gdzieś tam pewnych rzeczy nie unikniemy i z boku te pogłoski chłopaków gdzieś tam dotykają. Natomiast nie, myślę, że generalnie to nie zachwiało jakiejś koncentracji piłkarzy i ten taki finalny odbiór tej całej sytuacji no nie miał wpływu na to, co zawodnicy gdzieś tam pokazywali na boisku. Na pewno perspektywa jakiegoś zamożnego partnera jest czymś z perspektywy funkcjonowania całego klubu istotnym, natomiast tak jak powiedziałem, no nie do końca to jest zależne od nas ludzi, więc każdy skupia się na swojej działce i tak to wygląda. Zmieniła się pana rola w porównaniu z pracą pod okiem Kazimierza, trenera, pierwszego trenera, czy raczej nie? Kazimierz Moskal poprzednim był. Moja rola się nie zmieniła. Nie jest tak, że coś się musiało zmienić, że pan dostał nowe zadania, czy raczej nie? Nie, absolutnie. Ja mam swoją działkę w klubie, zajmuję się budowaniem zespołu, zajmuję się personaliami, zajmuję się przygotowaniem takich warunków dla trenera, aby miał komfort pracy i aby mógł działać na takich zasadach i w ramach takiej filozofii, jaką sobie obieramy. Także tutaj, jeśli chodzi o moje działania, to zmiana szkoleniowca nic tutaj nie zmieniła. Walczyliście panowie, mówię o Tomaszu Wichniarku i panu kiedyś o tego samego zawodnika. Była jakby taka, no może cicha wojna jakiegoś piłkarza, czy raczej nie? To znaczy po czasie chyba gdzieś można powiedzieć z tego, co się dowiedziałem, że też widzę w pewnym momencie przymierzał się do podpisania Daniego Ramireza, natomiast to jest też taka sytuacja, że Dani już w ŁKS-ie był, więc z naszej perspektywy podjęcie takiej decyzji na pewno było łatwiejsze, bo nawet sam proces adaptacji zawodnika, który już w tym klubie był, jest zdecydowanie prostszy niż w innym miejscu, natomiast jakoś, nie wiem, w te tematy bezpośrednio my się chyba nie zagłębiamy. Każdy skupia się na swojej pracy i na tym, aby pozyskać najlepszych możliwie w ramach swojego budżetu. Swoich środków. Dokładnie. Ile osób pracuje w dziale sportem w ŁKS-ie? No jeśli chodzi o ŁKS, to nasze struktury nie są za szerokie, za bogate, bo oprócz mnie tutaj jest Łukasz Mika. Jeśli chodzi o piłkę seniorską, jeśli chodzi o akademię i młodszych zawodników, to mamy tam dwóch ludzi. Jednego w akademii, jednego odpowiedzialnego za tą piłkę taką stricte juniorską, także na pewno to jest coś, nad czym w przyszłości chcielibyśmy popracować i to rozbudować, natomiast to oczywiście też się wiąże z kosztami i z tym też trzeba się liczyć. W klubach zagranicznych ile osób pracuje w takim dziale? Myślę, że różnie z tym było, natomiast choćby w klubach naszych najlepszych, tych pracowników łącznie, razem z piłką seniorską i piłką juniorską, no wiem, że jest nieraz i kilkunastu, także no jest na pewno sporo do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, no trzeba się poruszać w ramach swoich możliwości i tego, co na dzisiaj w swoich realiach można zrobić, bo istotne jest przede wszystkim, żeby te realia, w których się pracuje, były zdrowe. Dla nas jest istotne to, że po trudnych latach poprzednich udało się
wychodzić z tych kłopotów finansowych, powoli to stabilizować i na pewno to jest z perspektywy poprzedniego roku i poprzedniego sezonu dla nas bardzo istotne, aby zacząć budować klub na solidnych, twardych fundamentach i krok po kroku robić postępy. Kibic ma swoje prawa, kibic oczekuje, kibic spodziewa się, ale tak naprawdę kibice nie wiedzą, ile to kosztuje, a kosztuje sporo. I to nie mówię tylko o pieniądzach, o takiej walucie, ale także kosztuje mnóstwo działań. Ilu pan ma pracowników do swojej pomocy? Znaczy one jest troszeczkę, które są mocniej rozbudowane. W związku przede wszystkim ze działem scoutingu, który jest tutaj mocniejszy. Mamy szefa scoutingu Wojtka Śmiecha. Do tego jest trzech scoutów, którzy pracują permanentnie. I stworzyliśmy taki projekt stażowy, gdzie są byli wysekcjonowani chłopacy poprzez swoje staże. Teraz te są zatrudnieni w jakichś tam niewielkich warunkach finansowych, którzy wtedy są takimi scoutami, którzy obserwują tylko ligi na platformach scoutingowych. Tworzymy właściwie taki dział analiz, który prowadzi analizę i pod względem scoutingowym zawodników, którzy mają do nas przyjść, ale tak samo analizę naszych działań po to, żebyśmy tworzyli model gry, który chcielibyśmy wprowadzać, który byłby stały w klubie niezależnie od przychodzącego trenera. To znaczy pewne zachowań, oczywiście ten ma prawo ten model weryfikować, ale pewne zachowania powinny być spójne, bo pod to się pobiera zawodników. Na pewno też tutaj jesteśmy na etapie tworzenia takiego działu organizacyjnego, który by wspomagał zawodników, szczególnie zagranicznych, którzy do nas przyjeżdżają, bo to jest bardzo dużo pracy do wykonania. Ci ludzie potrzebują zaopiekowania siebie, rodziny i tutaj na pewno chcemy profesjonalizować ten dział. Więc tutaj już pomijając akademię, która troszeczkę inaczej u nas pracuje, bo to jest osobna jednostka, no to myślę, że dzisiaj w scoutingu jest około 6 osób plus osoba do organizacji i analityk, czy dwóch analityków, więc około 8 osób dzisiaj w Widzewie pracuje nad tym, żeby praca całego pionu sportowego była jak najlepiej wykonana i żebyśmy my mogli jak najlepiej tworzyć struktury klubu, bo to jest dla mnie bardzo ważne, że nie tylko patrzymy na to, na ten poszczególny wynik kolejnego meczu, tylko to, jak rozwija się klub i jaka jest wizja tego klubu na najbliższe lata. Macie panowie jakieś swoje tajemnice? To znaczy, w jakim sensie tajemnice? No, swoje? Każdy metody? Każdy ma swoje jakieś tajemnice. No właśnie. Jakieś metody, może metody wyszukiwania, obserwacji? Jest coś takiego? Znaczy, powiem w ten sposób. Tutaj myślę, że to nie są jakieś wielkie tajemnice a propos pewnych działań. Tu chodzi o te właśnie szczegóły, tu chodzi o te szczególiki, które jedni robią to w ten czy inny sposób. No ja nie będę ukrywał, że my mocno też idziemy w taki dział analiz, który postara nam się jak najwięcej dać nazwisk do tych pierwszych obserwacji na żywo, żebyśmy my możemy właściwie przeanalizować w ciągu 10 minut około 5 tysięcy piłkarzy z lig, których obserwujemy, gdzie nam system wyrzuca informacje, na których piłkarzy statystycznie powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ my na każdą pozycję mamy opracowane statystyki, które chcielibyśmy, żeby ten zawodnik mógł realizować. I oczywiście to nie jest idealny system, ale to jest ten pierwszy przeciw, który nam daje tą możliwość, że no nie jesteśmy w stanie 5 tysięcy piłkarzy obejrzeć. A możemy na przykład te 5 tysięcy piłkarzy przez ten system przerzucić i wtedy teoretycznie w każdej lidze wychodzi kilku zawodników na pozycję, na której scout się powinien skupić. Ile razy oglądano Pawła Kwiatkowskiego? Paweł Kwiatkowski trafił do nas jeszcze na poziomie akademii, więc tutaj to był zawodnik, który był obserwowany przez skautów akademii, to na pewno kilkanaście razy, był też zapraszany na testy, więc tam jest troszeczkę inny system pozyskiwania tych chłopaków, no i to w ten sposób to wygląda, więc skauci są na dany region Polski w akademii, oni obserwują, oni typują tych zawodników i tak było z Pawłem, obserwowany jest kilka na pewno razy na żywo, później zapraszani są ci zawodnicy na testy, są 3-4 dni plus mecz, jeżeli jest ok, to jest drugi raz zapraszany i wtedy są podejmowane decyzje co do tych młodych chłopaków. Jest pan częściej na stadionie Widzewa czy w terenie? Bo często spotykałem się z uwagami, że mecz jest na Widzewie, to po co tutaj jest Wichniarek? On powinien tam gdzieś jechać i oglądać piłkarzy. Znaczy powiem w ten sposób, po to dział scoutingu i są skauci i oni jeżdżą i obserwują tych zawodników w większym wymiarze. Ja ostatnio właśnie w związku na obowiązki i moją też pracę, czyli ocenę gry naszego zespołu, czy
czy ewentualnie jakieś analizy gry naszego zespołu. Jestem na naszych meczach, ale też potrafię co drugi weekend albo w każdym weekendzie jeszcze być inne mecze obejrzeć, jeżeli jest taka potrzeba, więc ogólnie rzecz biorąc jestem chyba tyle samo czasu w terenie, jak i w Łodzi, a jeszcze do tego czasami wypadałoby chociaż wpaść do rodziny na chwilę. No tak. Ekstraklasę oglądacie, czy raczej Ekstraklasę odpuszczacie? Oglądamy też Ekstraklasę. Oglądamy, jeżeli o polskie ligi, no to wszystkim drugą i pierwszą ligę, bo też zrobiliśmy sobie taką analizę i zawodnicy, którzy dzisiaj w Ekstraklasie, młodzi zawodnicy Polacy się sprawdzają, to są w 78% zawodnicy, którzy przyszli na poziomie drugiej i pierwszej ligi. Niższe ligi dają tak mały odsetek zawodników bezpośrednio do Ekstraklasy, że ilość pracy, która tam zostałaby wykonana, jest niewspółmierna do możliwości pozyskania. Tutaj trzeba się w tym momencie oprzeć na tych młodych chłopakach, na tych niższych ligach juniorskich czy ligach juniorskich i starać się tych chłopców wyłapywać w wieku 15-14 lat do akademii. No tak, zgromadzić ich i wtedy ich obserwować, bo jest bliżej. No jest też łatwiejsza po prostu obserwacja w tym momencie. Panie Januszu, ŁKS to raczej będzie drużyną składającą się z Polaków, czy raczej myślimy o tym, żeby jeszcze ten zaciąg hiszpański no, sprawdził się, przynajmniej żeby no, dał coś klubowi, dał coś drużynie. Ja jestem, przyznam się szczerze, bardzo zaskoczony postawą Ramireza. Ja wiem, że on miał uraz, że to nie do końca jeszcze piłkarz wyleczony, ale no, spodziewałem się, że będzie odgrywał zupełnie inną rolę w ŁKS-ie. Że będzie tym człowiekiem, wokół którego będzie się układały te pozostałe klocki. Często go widuję gdzieś tam na boku i przyznam się szczerze, że przyglądam się wtedy jego grze z przerażeniem. Nie dlatego, że Ramirez nie umie grać w piłkę, bo wszyscy wiemy, że umie i to na bardzo dobrym poziomie. Co on tam robi? To znaczy, jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to zawsze dla nas priorytetem jest pozyskanie, jeśli to jest możliwe, Polaka, bo też to jest bardzo, dla nas bardzo istotne, dlatego mamy tak mocno rozbudowane struktury, jeśli chodzi o akademię i chcemy naszych zawodników tutaj wychowywać, rozwijać i dawać im szansę. Jeśli będzie również szansa pozyskania jakiegoś dobrego Polaka, to oczywiście to jest dla nas priorytet, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że na ten moment, jeśli chodzi o nasze możliwości, to my zawodnika na kontrakcie z Ekstraklasy nie jesteśmy w stanie pozyskać. Poprzednie okienko też nam pokazało, że nawet zawodnika wyróżniającego się z pierwszej ligi, bo tutaj często w kuluarach pojawiało się pytanie o Ambrosiewicza, to też mogę, korzystając z okazji, też niektóre rzeczy wyjaśnić. To, że Ambrosiewicz nie trafił finalnie do... Maciej Ambrosiewicz, tak, Brookbet, tak? Dokładnie. To, że on nie trafił do UKS, to nie była kwestia tego, że to było widzimisię kogokolwiek w klubie, czy moje personalnie, tylko to była kwestia tego, że po prostu nas nie było stać na wykupienie Macieja i ta cena, która była podyktowana przez Termalikę, klub pierwszoligowy de facto, no po prostu dla nas była za wysoka i dlatego z tego transferu musieliśmy zrezygnować. A jeśli chodzi o Ramireza, to powiem tak. Podpisując umowę, zdaniem byliśmy świadomi, jak wyglądało ostatnie jego pół roku w Belgii. On tych minut za wiele tam nie miał. Byliśmy świadomi tego, że prawdopodobnie pojawią się problemy na samym początku i będziemy musieli troszeczkę na niego czekać. Pewnie wielu oczekiwało więcej, jeśli chodzi o jego liczby, jeśli chodzi o poziom jego gry. Natomiast no, ja cały czas wierzę w Daniego i wierzę, że on będzie w stanie nam jeszcze pomóc, kiedy przepracuje okres przygotowawczy, kiedy będzie zespołem już na tyle długo, żeby tą swoją obecność zaznaczyć. A co do samej pozycji, to myślę, że pytanie bardziej do trenera, bo trener ma swój jakiś pomysł na mecz, gra w określonym systemie, znalazł miejsce dla Daniego na boku, bo stwierdził, że tam będzie w stanie odegrać większą rolę. Czy to na ten moment się sprawdza, to pozostawiam tutaj opinii innym, natomiast... Według mnie nie. Ja osobiście wierzę, że jeszcze będziemy cieszyć się tutaj z występów Daniego, bo to jest bez wątpienia zawodnik, który posiada spore umiejętności, ale poza tym to też jest taki charakter lidera. Ja wierzę, że on w tych trudnych momentach będzie w stanie ten zespół jeszcze poderwać i zainspirować swoją dobrą grą. Przed sezonem w Skarbie Kibica znalazłem w jednej i drugiej drużynie zainteresowanie Mateuszem Musiałowskim, piłkarzem Liverpoolu. Co się stało?
panie Tomaszu. Jak widać, nie trafił do żadnego z naszych zespołów. Tomek, zdradź tę tajemnicę. Tak jest. Co to się stało? Dlaczego nie trafił? Znaczy, powiem szczerze, tutaj rzeczywiście gdzieś stantowaliśmy możliwość nawet tutaj pozyskania Mateusza, ale chyba nie było zainteresowania ze strony zawodnika. Nie chciał po prostu. Ma inne priorytety, będzie szukał innej możliwości rozwoju swojej kariery, bo to przede wszystkim o to chodzi. Jesteśmy klubem silnym, ale silnym tylko na łódzkie warunki, tak to można powiedzieć. Kto w tej chwili rządzi finansowo w polskiej ekstraklasie? No te kluby, które grają w pucharach europejskich najczęściej. Raków? Legia? Raków, Legia. Myślę, że Lech Poznań jest stabilny bardzo, jeżeli chodzi o finanse. Jest kilka jeszcze klubów, które na pewno są w stanie zaproponować dobre warunki finansowe, lepsze niż te kluby łódzkie. No to niestety w porcie jest tak, że może to łatwo sprawdzić, że budżet w granicach 60-70% to jest sukces, który później wychodzi na boisko. 20% to są kompetencje ludzi i te 10% to tak zwane szczęście, które jest w piłce dość częste, więc 10% to jest dużo, ale budżet jest tu determinantem. No tak, bo to podstawa do tego, żeby sięgać po kolejnych piłkarzy. Wiem, że wiele zarzutów stawiali kibice, że nie udało się przeprowadzić, bądź też nie udało się zatrzymać w klubie Tomasza Czubaka, przepraszam, Karola Czubaka, do mnie zawsze będzie Tomaszem, że nie Kacper Karasek jest, że Hansen jest poza Widzewem, że Pięczek jest teraz obiektem zainteresowania innych klubów ekstraklasy, a więc ta jego nieobecność w tych ostatnich meczach ligowych to raczej taka zasłona dymna. Znaczy takie rzeczy się zdarzają, no to jest tak, że czasami... To kogo panu z nich najbardziej brak? Znaczy ja najbardziej... Jakby byłem przy finalizacji transferu do Widzewa, to jest Karasek i to jest Hansen. To są dwa nazwiska, które ja sam wytypowałem i chciałem, żeby do Widzewa przyszły. Więc jakby najbardziej, jeżeli chodzi o tej czwórkę, to tej dwójki mi żal, czy żal. No też to jest kwestia, czy Widzewie by się rozwinęli, czy Widzewie dostaliby szansę. Tego nikt nie wie. Jeżeli chodzi o Karaska, no to też widzimy, że został w pierwszej lidze i na razie gdzieś walczy o swoje na poziomie Brookbetu. Co do Hansena, no był z nami dość długo. Czy dostał wystarczającą liczbę minut, żeby pokazać swoje umiejętności, czy też nie, no to jest kwestia do dyskusji. Trener miał taką wizję i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie, jeżeli trener nie widzi w nim potencjału i możliwości gry, zostawić go u nas, trzeba tą sprawę rozwiązać. No właśnie, kiedyś jeszcze wcześniej szukano innych piłkarzy, ale teraz właściwie pytanie powinno być kluczowe. Czy zostawiamy skład, ten, który teraz gra, czy jeszcze szukamy nowych zawodników, żeby wzmocnić siłę uderzeniową albo spokój w tyłach, bo te tyły nasze niestety są, takie powiedziałbym, niepoukładane jeszcze nadal. No my mamy niestety duży problem w tym sezonie, bo w tej rundzie z kontuzjami. To tutaj jest tak, bardzo... Serafin Szota przecież Serafin Szota, praktycznie no tutaj, dopiero zaczął chodzić, tak powinno. Dokładnie, więc tutaj na pewno to był gdzieś mocny poziom. Mateusz Miloš nam jeszcze wypadł, jeżeli chodzi o obrońców w środku. No, Szechu, Kerk. Dokładnie, Kerk, więc to są takie dla nas bardzo mocne wyrwy. To też obniża poziom rywalizacji, a wiadomo, że ta rywalizacja jest ważna, więc... Z naszej perspektywy ten zespół no, nie pokazał też swoich możliwości przez to, że ci zawodnicy z różnych powodów, a w większości chyba w 90% to były kontuzje mechaniczne, a nie mięśniowe. Teraz Da Silva jeszcze. No teraz Ibiza. Ibiza. O niego boję się najbardziej, bo no tak. To niepokojąca kontuzja. No to jest naderwanie mięśnia z tego, co wiemy. Będziemy musieli tutaj na tym też popracować, więc no, te ilość kontuzji spowodowało, że też no, obniżyliśmy też moim zdaniem wartość tego zespołu co do siły uderzeniowej, także tak samo do tych wartości obronnych tego zespołu, więc tutaj jest duża szansa, że większość zawodników wróci do nas już na początku, kilku na początku gdzieś przygotowań, więc to na pewno wzmocni już sam fakt no, tych powrotów tych zawodników, ale też uważamy, że zawsze powinno się szukać lepszych rozwiązań, zawsze powinno się szukać świeżej krwi, który zespół dostanie następnych bodźców i będziemy to robić. Staramy się zimą ten zespół wzmocnić, zobaczymy na ile te wzmocnienia
zrealizujemy, ponieważ no, dla nas najważniejsze jest to, żeby byli lepsi piłkarze niż mamy dzisiaj. A okres zimowy to też o tyle jest trudny, że nie ma zawodników z wolnym, którzy kończą się kontrakty, albo większości nie ma, bo poza krajami skandynawskimi to wszyscy gdzieś tam grają, więc musimy do tego też bardzo rozsądnie podejść, bo to też kadra nie jest gumy i też zawodników nie można nie wiadomo ilu wprowadzić, a wracający zawodnicy po kontuzjach na pewno ten zespół też i poszerzą i wzmocnią siłę i ataku i obrony. A skoro jesteśmy przy kontuzjach, to jeden z moich znajomych powiedział, poprosił mnie, abym spytał pana Tomasza Wichniarka, czy nie było zdrowych. Takie pytanie. Chodziło o zawodników, którzy przychodzą do klubu. Znaczy, może to jest i złośliwe, no ale coś się dzieje. Ja oczywiście odpowiem na to pytanie, bo w momencie, kiedy ich kontraktowaliśmy, to byli zdrowi. No tak. Wszyscy przeszli testy medyczne. Nie było żadnej informacji, że to są zawodnicy chorzy. Oczywiście czasami po przejściach, dobrze, ale... Dobrze udawali? Nie, no to diagnostyka no mechaniki jest... się nie oszuka. Diagnostyka, myślę, że w sporcie jest bardzo dobra i tutaj jakby nie ma sytuacji takiej, że ci zawodnicy nas gdzieś oszukiwali czy udawali. Myślę, że to totalnie nie taka sytuacja. Po prostu wydarzenia na boisku spowodowały to, że te kontuzje nastąpiły, mówię, poza Ibizą, to wszystkie kontuzje mechaniczne poprzez kontakt z przeciwnikiem, ewentualnie nierówność boiska, czy też kontakt z kolegą z zespołu, jak na treningu z Szotą, czy z Matem Miloszem. Więc to ta odsetek tych kontuzji dość duży. Niestety tak czasami w sporcie bywa. Przeszli te testy medyczne i wszyscy byli zakwalifikowani, więc... I się rozsypali. Byli zdrowi. Oczywiście w sprawie tutaj też na pewno będzie Sebastiana Kerka, to mogę też powiedzieć, on był po kontuzji wcześniej. Ale to też jest kwestia taka, że czasami no, podejmuje się takie decyzje, jakie się podejmuje, ale zawodnik był gotowy i przeszedł pewne testy medyczne, bardzo dobrze te testy medyczne wyglądał, więc byli zdrowi, jak przychodzili. Czy to jest moja wina, że złapali kontuzję? Nie wiem, jeżeli ktoś tak twierdzi, no to trudno. Ja muszę nie, się z tym pogodzić. Bo rozmawiamy kategoriami takimi, że my spróbujemy ocenić to wszystko, co się ostatnio działo, a tych kontuzji było mnóstwo. No tak, rzeczywiście tak, ale tu też chciałem powiedzieć, że no diagnostyka, jeżeli chodzi o transfery w Widzewie, jest bardzo, bardzo rozszerzona i my naprawdę do tego bardzo poważnie podchodzimy, bo to są spore pieniądze, które inwestujemy i dzisiaj ten zawodnik nie może realizować zadań, na które przyszedł, więc dla nas to są też te straty finansowe, tak pragmatycznie i brzydko nawet mówiąc o sporcie, ale taka jest prawda, więc my naprawdę staramy się to zrobić bardzo rzetelnie. Myślę, że osoby, które to robią, są na najwyższym poziomie i tak się czasami w sporcie zdarza, że tyle tych kontuzji następuje. Czy to nie byli piłkarze nieco wyeksploatowani? Myślę, że Mate Milosz, który był u nas, nie. Szechu też nie. Co do Kerka, możliwe, bo przyszedł po kontuzji, ale mówię, badania lekarskie nie pokazały jakichkolwiek sytuacji, które były dla nas by niepokojące. No i właściwie no... Ibiza też nie był zawodnik, który był strasznie wyeksploatowany, on grał do końca swojej tej rundy w poprzedniej, czyli poprzedniego sezonu, więc no tutaj nie są zawodnicy, którzy mają po 32-33 lata. No powiem tak, no ja jeżeli dostaję zgodę od lekarza i jest informacja, że zawodnik jest zdrowy, no to po prostu go wtedy mogę podpisać. Inaczej bym tego nie zrobił. Podobno tym składem, którym wyjdzie UKS pierwszy mecz, no już nie pierwszy, bo to będzie już trzeci chyba, tak? I wyjdzie do rundy wiosennej, będzie można określić na podstawie tego składu, jaka jest koncepcja. Walczymy, czy też już szykujemy, budujemy zespół, który ma przede wszystkim myśleć o tym, jak będzie grał w pierwszej lidze. Za wcześnie na wyroki. My zdecydowanie chcemy walczyć i zrobimy wszystko, żeby ten zespół do pierwszego meczu przygotować optymalnie. Pod kątem personalnym i również fizycznym, więc myślę, że deklaracja jest jasna. Tak? Na co liczycie, panowie, w przypadku Michała Mokrzyckiego? Co się dzieje z człowiekiem, który no, był, o którego walczyliście? UKS walczył Mokrzyckiego. To nie było tak, że on przyszedł, były tam określone warunki do spełnienia, określone pieniądze zostały wydane, a Michał gdzieś pozostał. To znaczy, jeśli chodzi o Michała, to myślę, że sytuacja wygląda tak, że Michał przychodząc do UKS-u, grając poprzednią rundę, bardzo dobrze się prezentował. Natomiast nie zapominajmy o tym, że tak bardzo istotna dla nas tutaj linia pomocy została bardzo mocno zmieniona, bo odszedł i Kowalczyk do duńskiego Brentby i Trąbka. I nie wróci. I Trąbka, więc...
Michał grając w tej środkowej linii, wiadomo, z kolegami, których znał, gdzie gdzieś tam funkcjonowały jakieś automatyzmy, musiał tutaj w tych realiach ekstraklasowych, umówmy się, jeszcze półkę wyżej sobie radzić. Na pewno rozbudził tutaj mocne oczekiwania, bo bardzo dobrze prezentował się w tej pierwszej lidze. Natomiast ja bym chciał podkreślić, że nie zapominajmy o tym, że tak na dobrą sprawę Michał tak realnie mówiąc, co dopiero gra pierwszy sezon w tej ekstraklasie, więc... Musi okrzepnąć, tak? Zdecydowanie potrzeba mu tutaj więcej doświadczenia, jeśli chodzi o ten poziom. Natomiast jest to chłopak, który na pewno ma charakter i wszyscy w klubie wierzą, że będzie w stanie tutaj pokazać się nawet w roli lidera. Wierzymy, że po naszych niektórych ruchach będzie w stanie nawet spiąć się na wyższy poziom, jeśli chodzi o prezentowanie swoich umiejętności i również będzie w stanie ten zespół ciągnąć. Jeden ze słuchaczy uważa, że UKS ma odłożony 1 000 000 euro na Holendra, który ponoć ma przyjść do łódzkiego klubu sportowego. Czy to prawda? Słysząc tego newsa wczoraj, uśmiechnąłem się tylko i myślę, że jeśli UKS będzie w stanie dokonywać transfery za 1 000 000 euro, to bez problemu będziemy w bardzo dobrym miejscu do tego, aby UKS naprawdę w tej tabeli ekstraklasy ugruntował swoją mocną pozycję, ale to tylko na razie fikcja. Panowie, na koniec po 30 sekund marzenia, kończy się rok, nadejdzie nowy, a zatem panie Tomaszu, czego pan oczekuje i jak pan krótko podsumuje ten rok? Znaczy oczekuję, że ten rok dla zespołu, w którym pracuję, dla Widzewa, dla klubu, który pracuje, będzie lepszy niż był ten poprzedni, bo wypada, żeby był. Chcemy, żeby był, jesteśmy w stanie zrobić, żeby był, więc wszyscy wspólnie będziemy do tego dążyć. Takie mam też marzenia, żeby chociaż 2 dni odpocząć przed świętami, święta spędzić z rodziną. To jest moje też marzenie. No i naprawdę jestem przekonany, że kibice będą mieli wiele, wiele szczęścia i wiele radości jeszcze z naszej postawy na boisku. Panie Januszu? A ja bym chciał, aby ten przydomek też wiosny znalazł potwierdzenie w tym, co UKS będzie prezentował w rundzie wiosennej i wierzę, że tak będzie. Wszystkim chciałbym poza tym życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i wiele sportowych emocji w przyszłym roku. Ja również przyłączam się do tych życzeń. Zdrowych, spokojnych świąt państwu życzę. Naszymi gośćmi byli Tomasz Wichmiarek, dyrektor sportowy Widzewa, i Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy UKS. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie.